Dzień dobry. Patronem odcinka W moim stylu jest marka Jura, której ambasadorem jest Roger Federer, mistrz tenisa. A dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z kobietą, która bardzo kojarzy nam się z hasłem dom. Choć jeśli prześledzić jej życiorys, to można spokojnie powiedzieć, że jest w nieustającej podróży. Prezenterka i dziennikarka telewizyjna Katarzyna Dowbor. Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry. O której wstałaś? No jak zwykle o piątej. Taki, a po co tak wcześnie? Taki mój los. Jak baba jest głupia i sobie nazbiera zwierząt, to musi potem wstawać się nimi opiekować. Nie, żartuję oczywiście. Moja miłość do zwierząt jest ogromna. No i koło szóstej karmię konie, więc muszę wstać wcześniej i namoczyć im jedzenie, bo jedna moja kobyłka ma już 31 lat. Nie ma zębów, więc trzeba jej to wszystko moczyć. Ale uwielbiam to, zwłaszcza latem. Ależ ty jesteś kochana. A jakbyś nie wstała, to co? Rozniosłyby stajnie? Oj tak, rozniosłyby stajnie, kopałyby, przypominałyby, że mama wstawaj, bo my jesteśmy głodne. Także spokojnie dałyby radę. Słyszę, bo mam okno akurat od sypialni na stajnie i słyszę, że krzyczą, że już są głodne. Także nie mam wyjścia. Boże, jak dobrze, że moje dzieci to już stare konie i nie wstają o piątej. Ale swoje przeszłaś. Swoje przeszłaś. Twoje już mam za sobą, no widzisz, a ty ciągle wstajesz, ale ja tę miłość do zwierząt twoją widzę od lat, obserwuję i tak sobie pomyślałam, bo ostatnio sporo osób mówiło o zwierzętach, o czworonogach najczęściej, taką rzecz do mnie, że jeśli mieliby wybierać towarzystwo zwierząt lub ludzi, to zaczynają się skłaniać ku temu, aby wybierać towarzystwo zwierząt, bo z nimi się czują lepiej, bardziej im, nie wiem, ufają. Ty byś o sobie też tak powiedziała? Czuję się, że już wiele lat temu wybrałam. Jak zauważyłaś, nie bywam nigdzie, nie chodzę na imprezy, przyjęcia. Znajomych raczej zapraszam do siebie, bo ciężko mi zostawić ogromną ilość zwierząt, którą mam. I myślę, że tak już dawno wybrałam. Nie wynika to z tego, że nie lubię ludzi, bo bardzo lubię ludzi i bardzo lubię się spotykać, ale po prostu w pewnym momencie się zastanawiam, czy to jest fair, że zostawiam na przykład moje psy na 5-6 godzin same. Nie chcę tego robić. Zawsze jednak jakaś opieka jest i jeżeli tylko jestem w domu, to staram się być z tymi zwierzakami. No taki wybór. Każdy ma swoje życie i wybiera sam. A propos domu, jak słyszysz to słowo, ten wyraz, dom, to jaką masz pierwszą myśl? No widzę swój dom, czyli ten dom, który stworzyłam. Wiele lat mi zajęło, żeby znaleźć ten idealny. Jak wiesz, przeprowadzałam się wielokrotnie i to jest mój siódmy dom. Przy czym od razu zaznaczam, że tych sześciu nie mam. To nie jest tak, że mam siedem domów, mam jeden, jedyny. Ale zawsze szukałam takiego idealnego, takiego, który będzie dla mnie najfajniejszy, czyli w którym ja się będę dobrze czuła, zwierzęta się będą dobrze czuły, moje dzieciaki się będą w nim dobrze czuły i myślę, że ten to jest właśnie taki najbardziej wymarzony. Cały czas w niego inwestuję, cały czas staram się stworzyć kolejne jakieś rzeczy. Teraz jestem strasznie dumna, bo nie dość, że mam własny prąd, czyli założyłam panele fotowoltaiczne, to jeszcze wykopałam studnię, więc mam swoją wodę. Ja mówię, na wojnę jestem przygotowana. Schronu mi brakuje, ale schron sobie wybuduję, to nie jest problem. Ale mam na przykład własny też generator prądu, który założyłam, więc jestem bardzo samodzielną dziewczynką. Masz też swoje jedzenie, prawda? Bo ogródek tak, przydomowy. Tak, mam warzywny ogródek, w tym roku wyjątkowo wielkie ogórki, cukinie, pomidory, to wszystko staram się uprawiać. Sprawia mi to przyjemność. To nie jest tak, że muszę, bo oczywiście mam tu ryneczek i mogę na ten rynek pójść w każdej chwili. Wyjdzie szybciej, taniej i może lepiej, ale jednak te z własnego ogródka inaczej smakują, także no, lubię to po prostu, lubię pogrzebać w ziemi. Wiesz, bo jak myślę o tym domu, bo mówisz teraz na hasło dom, mówisz o tym miejscu czy tej przestrzeni, którą stworzyłaś dla swojego prywatnego życia, ale w jednym z wywiadów z tobą przeczytałam, że ta telewizja Woronicza była przez 30 lat twoim drugim domem. Czy ty... No, były momenty, że pierwszym. Były momenty, że pierwszym.
No sama wiesz, a co jak to były jest. Za momenty? Wiesz co? No tak, no wiem, no że po prostu wszystko po prostu, oddasz, tak, bo wszystko tak oddasz, kochasz. Bo tak kochasz, bo musisz tam być, bo nagle się okazuje, że otwierasz i zamykasz drzwi, bo przychodzisz pierwsza, wychodzisz ostatnia. No i jest to taki narkotyk, jest to takie miejsce, które niezwykle jakby przyciąga nas, które daje nam taką... taką potrzebę bycia, nie ominięcia żadnej sprawy. Myślę, że to przerabiałaś doskonale, bo pamiętam cię z tamtych czasów, też tam siedziałaś. Nie miałaś jeszcze dzieci, więc człowiek się poświęcał całkowicie. I ja przyznam szczerze, że dopiero jak się Marysia urodziła, moja córka, to jakby rozum wrócił, czyli nagle się zastanowiłam, że są w życiu rzeczy ważne i ważniejsze i że jednak trzeba też temu dziecku czas poświęcić i nie żyć tylko telewizją, prawda? Ale jest to narkotyk, absolutnie. Natomiast to, co mi się też z Tobą kojarzy, to takie hasło, taka odwrotność hasła, które mi kiedyś przekazała i tłumaczyła Agnieszka Holland, bo ona powiedziała, że kilka lat temu, że w Polsce kobiety w pewnym wieku stają się totalnie przeźroczyste. Nie widzi ich system, nie widzi ich pracodawca, nie widzi ich społeczeństwo, bo to jest ten wiek między 50 a 60 tak. rokiem życia u kobiety, gdzie już jakoś tak się dzieje, że nikt nie docenia ogromnego doświadczenia, które wtedy mamy. Ty jesteś dla mnie zaprzeczeniem absolutnie tej tezy. No bo te 30 lat w telewizji tam to jedno, ale przecież potem zaczęła się twoja piękna i z ogromnym sukcesem prowadzona przygoda z telewizją Polsat i tam masz swój program. Na zresztą głównej antenie. Na głównej antenie. I widzowie cię kochają, wszyscy to oglądają, czyli ma to sens, czyli jednak nie jesteśmy przeźroczyste. Jak to się robi, ale Kasia? Ale wiesz co, ja jestem szczęściarą. Ja muszę powiedzieć, że miałam bardzo dużo szczęścia. Mnie zwolniono z telewizji w maju, a akurat wymówienie dostałam 1 maja, czyli w dzień pracy, święto pracy. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków. I tak naprawdę bezrobotna byłam do lipca. Pod koniec czerwca zadzwonił do mnie kierownik produkcji właśnie z programu, który w tej chwili prowadzę i zapytał, czy nie przyszłabym na casting do nowego programu, który dla Polsatu właśnie robią. Okazało się, że ja nigdy w życiu nie byłam na castingu, ponieważ za moich czasów czegoś takiego jak castingi nie było. Potem już pracowałam, potem albo dostawałam program, albo nie. Zresztą doskonale to pamiętasz i wiesz, jak to wyglądało w TVP. I zadzwoniłam do jednej z mojej koleżanki po fachu, która pracowała i mówię, słuchaj, dostałam taką propozycję, żeby pójść na casting. Nie bardzo wiem, jak to się je, co to znaczy casting. Przeczytam co mam się sobie. Przygotować, co mam zrobić? Tak, właśnie, dokładnie. No co bo mam to zrobić? Stara nie szkoła. Idę, tak, no stara właśnie. Szkoła, więc co mam? Coś przeczytać, przygotować się, mieć jakąś wiedzę, oni będą mnie z czegoś odpytywać. No i ona wtedy mi powiedziała, że to nie, to inaczej, tam musisz scenki jakieś tam odegrać, ale mówi do mnie tak, ale ja bym na twoim miejscu w ogóle nie poszła. A ja mówię, ale dlaczego? A ona mówi, słuchaj, jakim prawem? Oni przecież, oni powinni wiedzieć, kim ty jesteś, co ty potrafisz. Jesteś ty gwiazdą. Nie idź, tak, jesteś ty nie idź gwiazdą. Na casting, bo to cię obraża, to jest poniżej twojej godności. A ja mówię, słuchaj, kochana, ale przecież nic nie jest poniżej godności. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy ja coś potrafię, ja mogę postarać się mu udowodnić, że umiem, czy nie umiem. A ona mówi, ja bym na twoim miejscu nie szła. No ale tak sobie przemyślałam. Mówię, kurczę, no coś nowego, coś się dzieje, przynajmniej pójdę na ten casting, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze pamiętam, że to było w dniu zakończenia roku szkolnego. Sama wiesz, jak to jest z dzieciakami, więc Marysi obiecałam, bo miała świadectwo z paskiem, że ją zabiorę na jakiś dobry obiad. Przyjechałyśmy z tej mojej wsi do Warszawy i ja mówię, Maryniu, poczekasz tu chwilę, tam 15-20 minut, mamusia tylko coś tam załatwi. Do kamery powie i możemy iść na lody. I możemy iść na lody, dokładnie. No okazało się, że to potrwało 1,5 godziny, dziecko się trochę nudziło, ale weszłam. No i zrobiłam jedną niesamowitą rzecz, bo to byli tacy młodzi aktorzy, którzy pomagali, grali te rodziny właśnie, ekipę budowlaną, bardzo sympatycznie. I ja mówię, i chyba zrobiłam dobrze, bo ja zawsze wychodzę dobrze na tym, że mówię prawdę, że nie kłamię, że nie kombinuję, że nie udaję mądrzejszej niż jestem. I mówię do tych młodych aktorów, mówię, słuchajcie, ja jestem amatorką, nie jestem aktorką, nie umiem zagrać, więc jeżeli wy mi fajnie podegracie te rodziny, to ja się autentycznie wzruszę, dam coś od siebie, ale musicie mi pomóc, bo ja nigdy w życiu nie byłam na castingu.
nigdy. Oni się tak przejęli, ale cudowni byli. Ja im jestem wdzięczna do dzisiaj, ponieważ tak grali, że naprawdę się popłakałam, bo takie było nieszczęście, tak straszne warunki w tym domu. I taka nam fajna scena wyszła, jedna, druga, potem z kierownikiem budowy, więc zrobiliśmy to. Ja byłam przekonana, bo tam przede mną było jeszcze 20 osób. Bardzo dużo koleżanek na etatach z TVP przyszło. I okazało się, za dwa dni zadzwonił kierownik produkcji, powiedział, czy ja mam czas w lipcu. Ja mówię, ja mam bardzo dużo czasu. I zaproponowano mi pracę. I program nazywa się Nasz Nowy Dom, czyli masz też swój nowy dom zawodowy. Popatrz, ile jest pięknych opowieści o człowieku, o kobiecie w tej twojej historii, tego castingu, bo nie dałaś się zwieść koleżance, nie iść. Tak. Poszłaś, bo byłaś ciekawa, przyszłaś, zobaczyłaś, poprosiłaś o pomoc. To jest znowu tak, taka rzecz, po którą tak rzadko sięgamy. Uważamy, trzeba ludziom mówić o tym, że czasem lepiej się przyznać, że czegoś nie wiemy, że czegoś nie umiemy. Nie wiemy, zapytaj. Tak, powiedz dokładnie. Tak, jak ty mówisz, powiedz prawdę, nie umiem, czy mogłaby mi pani lub pan pomóc, poproszę o pomoc. Dokładnie. I zapominamy o tym. Jakby założenie, prawda, założenie, że, bo może zakładamy, że nie dostaniemy tej pomocy. Dobrze, to przekonajmy się, a nóż widelec dostaniemy i to może dokładnie zupełnie zmienić bieg naszego życia. A poza tym ja myślę, że wiesz co, w tym zawodzie, w tej naszej pracy, jak myślę, że w każdej, bardzo ważna jest pokora. Ja obserwuję przez te 38 lat mojej pracy młodych ludzi. Przecież też pracuję z bardzo młodym zespołem. Jestem tam dużo, dużo starsza, dwa razy starsza od nich wszystkich. Ale powiem szczerze, że widzę młodych ludzi, którzy wchodzą do tego zawodu, pokazują się na wizji, co jest dla nich bardzo ważne. I jakby po pierwszych dwóch, trzech sukcesach nagle oni uważają, że to już jest na całe życie, że oni dostali prezent, że oni są świetni, że oni będą zawsze świetni i że zawsze będą się pokazywać. To tak nie jest. Otóż to. Ja lubię takie amerykańskie powiedzenie, że jesteś tyle wart, ile twój ostatni program. I no, dokładnie. To jest prawda. Taki motywujący też element naszej pracy, chociaż ja się też nauczyłam wiedzieć, że jestem wystarczająco dobra i potrafię zrobić rozmowę taką, jaką na 100% w tym momencie jestem w stanie dać odbiorcom, dać mojej rozmówczyni, tak jak teraz tobie. To jest jakaś taka suma wszystkiego, emocji, ale nastawienia i przygotowania, ale to wszystko. Madziu, zobacz, jak inne rozmowy robiłaś kiedyś, na początku swojej kariery zawodowej, a jak inne robisz teraz, kiedy masz bagaż doświadczeń, kiedy nagle okazuje się, że tak bardzo dużo rzeczy cię dotknęło, inne rzeczy cię zaskoczyły. No, ja uważam, że ten bagaż doświadczeń jest genialny w tym naszym zawodzie. I nie rozumiem to, co tego ty polskiego teraz wykorzystujesz trendu. Tak, ja powiem szczerze, że mnie się udaje w tym programie docierać do tych ludzi, bo ja już wiem, jak z nimi rozmawiać. Gdybym ten program prowadziła 20 lat temu, myślę, że bym nie umiała tego tak zrobić. Nie, umiałabyś, ale gdybyś go prowadziła jako 20-latka, to byś kompletnie nie wiedziała, to już bym nie wiedziała, jak z tymi ludźmi rozmawiać, o co tu chodzi. Natomiast ja myślę, że ja już nie potrzebuję poklasku, ja już nie muszę być ładna w tym programie, ja już nie muszę być najlepsza, ja muszę po prostu dotrzeć do tych ludzi. I ja się tego z wiekiem nauczyłam. I ja widzę, że wiesz, patrzę na światowe telewizje, oglądasz też czasem, prawda? Ja tam z ciekawości zaglądam do tych różnych. Zobacz, ilu tam jest dojrzałych ludzi. Ilu ludzi, te takie poważne programy. Ja byłam w Stanach na tych, czy Oprah Winfrey Show, czy Jay Leno Show. Poszłam na takie, udało mi się, mam brata, który tam mieszka, więc mi pozałatwiał bilety. Poszłam na takie spotkania z nimi i byłam, i naprawdę to nie są ludzie młodzi. Ja nic nie mam do ludzi młodych, uważam, że powinni absolutnie pracować i robić, natomiast są takie programy, które, tak jak twoje rozmowy, czy tak jak poważne programy, w których się rozmawia czy o życiu, czy o innych sprawach, powinni jednak ludzie z pewnym doświadczeniem prowadzić, bo jakby ten bagaż, który mają, dużo fajniej się potem rozkłada na tę rozmowę. A u nas nie, u nas się wymienia. U nas się wymienia. A propos tych telewizji, o których mówiłaś, ja spędzałam wakacje we Włoszech, wtedy kiedy były Euro, te mistrzostwa w piłce nożnej. I tam we włoskiej telewizji, w jednym z prywatnych kanałów, główne studio
spotkań z ekspertami w sprawie piłki prowadziła, uwaga, kobieta, uwaga, mniej więcej 60-letnia. I to jest właśnie to. Wyobrażasz sobie, że w Polsce studio piłkarskie prowadzi kobieta i to jeszcze w pięknym, dojrzałym wieku. Nie, nie ma opcji. Nie, a oni nie. Tam w ogóle, wiesz, to nie jest żaden problem. Żaden. Ja pamiętam jeszcze, jak oglądałam telewizję jako młoda dziewczyna, to pamiętam takie programy, które prowadzili naprawdę bardzo dojrzali ludzie. Ale to były tam programy dla starszych osób, dla emerytów i to było fajne, bo oni mieli swoich prowadzących, swoje środowisko. W tej chwili ja nie przypominam sobie, zastanówmy się, w telewizji, kto jest? Madzia Gessler, Dorota Wellman i ja. Ze starszych tak, pań. To kto prawda. Jeszcze? Nikt więcej. Ale wiesz, co jest najzabawniejsze? Zobacz. Uwaga, żadnych starszych pań. Dojrzałe kobiety. Dobra, dojrzałe kobiety. Ale teraz zobacz, co jest najzabawniejsze? Największą oglądalność mają Kuchenne rewolucje. Potem mam ja i Dorota jako najbardziej rozpoznawalna, charyzmatyczna, prowadząca poranny program. To jest śmieszne, bo jakby nie stawiamy na te dojrzałe kobiety, mówię o władzach czy tam o dyrekcji, a tak naprawdę one zdobywają wszystko. No i to jest szokujące, nie? Co ciekawe, jak widać, sprawdza się to też na YouTubie, bo ja miałam 44 lata, jak zaczęłam robić ten swój kanał tutaj na YouTubie i najczęściej zadawane mi pytanie przez dziennikarzy, którzy byli ciekawi tego, z czym to się, fenomenu, jak to się robi, tak. Było to, a nie bałaś się, że jesteś za stara na YouTuba? A ja ci powiem, Kasia, że ja w ogóle tego nie przemyślałam, bo ja przemyślałam bardzo dużo rzeczy związanych z YouTubem. Ale tego punktu w ogóle nie było w mojej wyobraźni nawet. Dokładnie. Nie wiem, z czego to wynika. Z braku pokory wobec PESEL-u, czy po prostu z tego, że nie, ja myślę, że z tego, że w głowie jesteś kompletnie inna. Wiesz, o co chodzi. Ja na przykład, do mnie moja córa mówi, słuchaj, bo ty masz mentalność 30-latki i to jest dla mnie komplement, bo mam swoje 62 lata, ale cały czas nie wierzę w to. Ja jestem na emeryturze. O, przepraszam, mam chyba gości, ale nie będę ich wpuszczać. To jest ten moment, w którym możemy się dowiedzieć, jakie masz stado w swoim domu. O, właśnie. 4 psy, 2 koty i 3 konie, także dużo. Dziewczyno, i ty to wszystko sama ogarniasz? Znaczy, wiesz, ogarniam, jak jestem w domu, absolutnie sama, natomiast w momencie, w którym wyjeżdżam do pracy, to albo Marysia ze swoim narzeczonym mi pomagają, albo przyjeżdża i mieszka u mnie pani Jola, która jest nianią dla moich zwierząt, także mam nianię, która się zajmuje zwierzyńcem, tak żeby po prostu jakoś sobie z tym poradzić, bo rzeczywiście no bardzo, bardzo dbam o te moje zwierzaki. Jesteś kobietą pracującą, więc twój żadnej zawód pracy się nie na boję. Tym, że to swoją drogą. Ale nadal jest to zawód związany z telewizją i praca w telewizji. Jeździsz po Polsce, spotykasz się w różnych miejscach i na tym planie zdjęciowym zostajesz jakiś czas. Ile dni jesteś zwykle w pracy, jak robisz jeden odcinek? Wiesz co, różnie, dlatego że to wszystko zależy od tego, jaką mamy transzę, bo mamy albo 12, albo 24 odcinki. Powiem szczerze, że w tej chwili robimy 12 i ja odetchnęłam, odżyłam, natomiast przez 2 sezony, i zima, i lato, robiliśmy 24 jedną transzę i to są tam 4 miesiące. No to jest zabójstwo. To w ogóle było tak, że ja jechałam, rozpoczynałam jeden program, potem się przerzucałam 200-300 km, zaczynałam drugi program, bo na dwie ekipy pracowaliśmy. Potem wracałam z powrotem, żeby zrobić coś przy tym poprzednim i znowu się przerzucałam. Więc to było bardzo trudne. No i na szczęście zeszliśmy z tego. Szkoda z jednego powodu, że mniej domów wyremontujemy, 12 w sezonie, a nie 24, ale z drugiej strony to było zabójcze i dla ekipy, i dla nas, i bardzo, bardzo to trochę odchorowałam, bo za dużo tego było. Także jest to no tak, non-stop. Bo to się tak wydaje, nie? Bo my oglądamy w telewizji gotowy program, kilkudziesięciominutowy, wszystko jest tak jak trzeba. Natomiast żeby stworzyć taką produkcję, to potrzebne są dziesiątki rąk do pracy, bardzo dużo czasu i ty jesteś tą osobą, która spina ten projekt, więc twoja obecność na planie jest niezbędna dla wielu tych momentów.
Więc dlatego o to pytam, no bo wyobrażam sobie, nie można mając zachorować, już też nie można. Tak, że nie, ciebie nie może nie być, nie, ten program nie, bez no, ciebie nie istnieje. Nie, no nie przesadzajmy, nie ma ludzi niezastąpionych, natomiast rzeczywiście no, nie mogę chorować, nie mogę, przyznam się szczerze, że były dwie takie sytuacje, że raz miałam z okiem problem duży, ale trudno, trzeba było pracować tam w szpitalu w Wałbrzychu, pomogli mi bardzo. Na szybko, raz z kolei miałam jakieś tam problemy żołądkowe, no to chcieli mnie do szpitala zabrać. Powiedziałam, że nie, bo 40 osób na mnie czeka, ja muszę jechać, więc pojechałam na środkach przeciwbólowych, ale to jest takie poczucie odpowiedzialności, ale mam cały czas gdzieś z tyłu głowy, że to jest 40 osób, które czekają. Nigdy się nie spóźniam, zawsze jestem na planie na czas, bo wiem, że to nie jest tylko mój czas, ale też czas 40 osób naprawdę, bo 20 parę to jest ekipa budowlana, a 20 parę to jest ekipa filmowa. Mamy dwie kamery, dwóch dźwiękowców, dwóch oświetlaczy, no więc naprawdę jest to duża produkcja i w sumie trudna. Ja powiem szczerze, że czasami tak sobie myślę, że wolałabym pójść do studia, nagrać coś i wrócić do domu, ale coś za coś. Nie byłoby to takie fajne i nie byłoby takiej adrenaliny i takiej przyjemności, bo to wielka radość robienie tego programu. Cudowne rodziny. My w ten sezon to mamy w ogóle tak fantastyczny. Ludzie tak genialnie reagują na mnie, ja się tak cieszę, bo witają się ze mną jak z kimś z rodziny. Nie wiedzą, że przyjadę i po prostu taka radość, łzy, no cudowne to jest. To jest coś, co daje kopa, no, daje ci taką siłę. Mówiłaś o tej swojej lojalności, mówiłaś o tej odpowiedzialności, a ja chcę cię zapytać o samodzielność. Jesteś kobietą samotną czy samodzielną? Absolutnie samodzielną. Ja w ogóle nie uznaję takiego określenia jak samotne macierzyństwo, samotna kobieta. Ja myślę, że każdy, kto ma przyjaciół, rodzinę, zwierzęta, jest samodzielny, a nie samotny. I dla mnie określenie samotny, ktoś, kto ma męża, dzieci, może być bardzo samotny, a ktoś, kto nie ma męża i nie ma dzieci, może być bardzo samodzielny, ale nie samotny. Ja mam bardzo fajnych przyjaciół, zresztą większość z nich mieszka tutaj właśnie koło mnie, niedaleko na wsi. My się spotykamy, robimy sobie jakieś śmieszne przyjemności, imprezki towarzyskie. Ja robię co roku jabłkobranie, bo ja mam 20 parę jabłonek na swojej działce i jabłek bardzo dużo starej odmiany, więc wszyscy muszą przyjść z koszykami, zbierają dla siebie jabłka na zimę albo na przetwory, ale w zamian za to muszą przynieść jakieś danie z jabłek. Oczywiście jabłeczników jest ci u nas dostatek wtedy, ale też różne inne. Natomiast to są fajne takie spotkania i to są ludzie absolutnie spoza branży. Jakoś tak wyszło, że się przyjaźnię z tymi, którzy nie uprawiają mojego zawodu i tak jest zdrowiej. Lubię niektórych, którzy uprawiają ten zawód, ale nie znaczy to, że musimy u siebie bywać, się przyjaźnić. Mężczyźni są ważni w twoim życiu? Napisałaś o nich książkę kiedyś. Mężczyźni są bardzo ważni. Ja myślę, że mężczyźni dają nam właśnie tę adrenalinę, dają nam wiele radości, przyjemności i jakby poprawiają nasze dobre samopoczucie. Natomiast to nie jest tak, że bez mężczyzny nie da się żyć, nie da się funkcjonować, nie da się być szczęśliwym, bo jak Państwo zapewne wiedzą i Ty doskonale wiesz, Magda, trzykrotnie wychodziłam za mąż i byłam w jakichś związkach, natomiast No, nie jestem dumna z tego, że nie udało się jakiegoś związku na zawsze mieć, bo zawsze z podziwem patrzę na takie małżeństwa z wieloletnim doświadczeniem i z wiele lat miłości i przyjaźni, bo zwłaszcza przyjaźń jest tu najfajniejsza. Natomiast no, mnie się to nie udało, ale na to nie ma rady. No, tu nie byłam w stanie jakoś wypracować tego, bo ja zawsze dużo pracuję i uważam, że wiele rzeczy można wypracować, ale nie trafiłam widocznie na taką osobę, która... Ale może nie trafiłaś jeszcze? Jesteś otwarta na ten grom z jasnego nieba? Wiesz co, ja niczego nie wykluczam, bo ja uważam, że w życiu tyle rzeczy nas zaskakuje, że absolutnie niczego nie wykluczam i nie mam z tym problemu, że albo już, znaczy jakby nie martwię się tym, jeżeli nikogo nie poznam, nie spotkam, a jeżeli kogoś poznam i spotkam i będzie nam razem po drodze, to będę bardzo szczęśliwa, także żyję jakby każdym kolejnym dniem, cieszę się z każdego kolejnego dnia i nie zakładam, że coś muszę. Wiesz, ja mam taką koleżankę, która jest w ogóle cudowną, piękną,
fajną kobietą, którą bardzo lubię. Ona jest w tej naszej właśnie grupie przyjaciół i ona tak jest wdową i miała cudownego męża i tak strasznie szuka jakby kogoś, kto będzie jakby następcą tego męża i tak bardzo jej to nie wychodzi i tak jest piękną, fantastyczną kobietą i naprawdę uważam, że jest ciekawą osobą, ma świetny zawód, doskonale sobie radzi i uważam, że bez sensu takie szukanie za wszelką cenę, bo już jest fajna, bo już jest szczęśliwa, to po co jeszcze kombinować? Jak się trafi, to się trafi, no ale niestety trafia na fatalnych facetów i nic na siłę, nic na siłę. Co tak a propos tej opowieści o twojej koleżance i o tym, że, bo tutaj często sobie mówimy właśnie o naszych kobiecych potrzebach i marzeniach, a twoja opowieść, czy też twoje życie, twoje świadectwo, twoje doświadczenie jest dowodem na to, że ani nie jesteśmy przeźroczyste, ani nie jesteśmy niezależne, że nasza świadomość, wewnątrz sterowalność, a nie zewnątrz sterowalność, jest ogromnym atutem i że jak się pójdzie za tym głosem serca, to się dojdzie tam, dokąd należało dojść. No i dopiero wtedy ja widzimy, myślę, że, ile mamy. Wiesz co, Madziu, ja myślę, że ciągle zapominamy, że w pojedynkę też możemy być szczęśliwi. Ciągle zapominamy o tym, że w ogóle możemy być szczęśliwi, a to tylko zależy od nas, bo jeżeli będziemy szukać dziury w całym, jeżeli będziemy mówić, a jak nie będę miał pensji, nie wiem, ponad 10 tysięcy, to będę nieszczęśliwy, a jak nie będę miał, nie wiem, kurtki takiej czy siakiej, to będę nieszczęśliwy, jak nie pojadę na wakacje na Zanzibar, to nie będę szczęśliwy. A to jest nieprawda, bo możesz być szczęśliwy, nie mając ani tej pensji wysokiej, ani tej kurtki, ani tych wakacji, bo cudowne wakacje można spędzić na wsi w Polsce i naprawdę być szczęśliwym. To wszystko mamy w głowie, to wszystko zależy od nas i myślę, że tu jest największy problem. A poza tym to, co powiedziałaś o kobietach, które już są w pewnym wieku dojrzałe. Ja jeżdżąc po Polsce i spotykając różne bohaterki, które są w moim programie, bardzo często właśnie też one są same, czy z dziećmi, czy już jakby no, w trudnej sytuacji. Z przerażeniem patrzę, że kobiety, które skończyły 60 lat, przeszły na emeryturę, nagle uważają, że już zakończyło się ich życie. Ja nie mogę tego pojąć, bo to, że mamy 60 lat, to nie znaczy, że zakończyłyśmy życie. To życie nam się dopiero otwiera. To może być inne życie, ono nie, bo były dzieci, był dom, były sytuacje, w których jakby musiałyśmy pewne rzeczy robić, ale to życie może nam się inaczej otworzyć. Jeżeli już odchowałaś dzieci, jesteś sama, nie wiem, idź do schroniska i bądź wolontariuszką, wyprowadzaj zwierzęta. Masz towarzystwo, masz znajomych, robisz coś dobrego. Kochasz dzieciaki, idziesz do domu dziecka, starasz się, organizujesz zbiórki. Jest co robić, naprawdę. Żeby być szczęśliwym, trzeba po prostu sobie cel znaleźć. Ja jestem wielką fanką celów. Ja zawsze sobie stawiam cel. Uratowałam konia, wzięłam do adopcji konia z fundacji. Konia, który był przeznaczony na rzeź. Konia, który u mnie odżył, który jest dosyć chory, bo on ma astmę, on ma head shaking, to jest taka choroba neurologiczna. On miał straszne kopyta, on był pogryziony. W tej chwili jest pączkiem w maśle, jest cudny, kochany, przytula się. To był mój cel. Jestem taka szczęśliwa, że udało mi się tego mojego chłopaka odratować. No właśnie o to chodzi. Ktoś mi ostatnio powiedział, że jeśli czujesz, że twoje życie się zatrzymało, albo nie ma w nim sensu, traci albo sens, czujesz, że jest ci źle, to zacznij od tego, że zrób coś dla kogoś, komu jest źle. Wiesz, dokładnie. Bo to jest takie trochę zaprzeczenie, nie? Bo my w takiej sytuacji oczekujemy, że ktoś przyjdzie i nas uratuje. Do nas, tak, pogłaszcze po głowie. Tak, a ta osoba powiedziała, hej, ale odwróć tę sytuację i mimo, że jest ci ciężko, wyciągnij do kogoś rękę i pomóż temu, kto potrzebuje, a to może być nawet tak, jak ty mówisz, świat zwierząt, prawda? I wtedy coś się stanie takiego, może pojawi się ten cel, o którym ty mówisz i życie nabierze sensu. Wiesz, moja córka, zresztą jest tu teraz u mnie, moja córka wzięła ze schroniska suczkę, która ma 8 lat. 6 lat siedziała w jednej budzie, nie wychodziła, bo ona się nie łasiła do ludzi, ona się ludzi bała. I ja jestem w szoku, jaką ten pies przeszedł przemianę. To jest coś niesamowitego, ponieważ Lulu jest w tej chwili takim słodziakiem, ale kocha tylko Marysię. Nas toleruje, kocha Marysię, tak jakby wiedziała, że to ona
dała jej to nowe życie. Jest tu w bandzie, trzyma się z moimi wszystkimi psami, ale jest na wolności, przychodzi, przytula się, śpi w łóżku i jest szczęśliwym psem. I ja widzę, jak one obie kwitną, bo Marysia jest szczęśliwa, że uratowała komuś życie i to tak naprawdę fajnie. I Lulu jest po prostu innym zwierzakiem. Już nie mówię, że fizycznie, bo ona pięknie kwitnie, to jeszcze do tego psychicznie. No. To jest super. I jaka to jest radość, jaka to jest przyjemność, jaka to jest radość, kiedy wracasz do domu i wita cię pies, który uważa, że w ogóle jesteś jego całym światem. Ja się zawsze śmieję. Bierz zwierzęta, jak masz kompleksy, bo dla niego nie jest ważne, czy jesteś gruba, chuda, mała, duża. On cię kocha taką, jaka jesteś. On cię kocha za to, że jesteś. Także naprawdę polecam. Taka prosta sprawa. Nie? Kasiu, bo mówiłaś dużo o Marysi, ale nie mówiłyśmy jeszcze o Maćku, dobrze, twoim synu. Czy jak patrzysz na jego drogę zawodową i karierę, to myślisz sobie, okej, moja krew. Ja jestem dumna z niego, bo ja uważam, że on bardzo dużo zrobił w tym zawodzie. Przyznam się szczerze, że jak był młodym człowiekiem, miał chyba 16 czy 17 lat, ja taki program wtedy prowadziłam, Apetyt na zdrowie. Przez 10 lat i to taki był program młodzieżowy dosyć, ja jeszcze wtedy byłam dosyć młoda, więc myśmy tam różne dziwne rzeczy z moim kolegą Domanem robili, tam schodziliśmy do jaskiń, lataliśmy na lotniach, no w ogóle szaleństwo. I poprosiliśmy Maćka, bo on z kolegami ze szkoły, z liceum, jakieś takie wymyślili jakąś tralkę taką do zjeżdżania, więc ja sobie na tej tralce też zjeżdżałam z nimi. No i on i kolega jego mieli się wypowiadać na temat, jak oni to skonstruowali i tak dalej. I ja wtedy pierwszy raz postawiłam go przed kamerą i byłam w szoku, bo on taki był zawstydzony, niepewny. Ten kolega w ogóle, mistrz świata tam tu opowiadał, gadał, a Maciek taki był cichutki. W ogóle aż nie do uwierzenia, nie? Jak się teraz na niego patrzy. I ja tak sobie pomyślałam, no chyba nie pójdzie w moje ślady, raczej nie, nie jest, nie lubi kamery. Ale dobrze wyszedł, potem ja obejrzałam materiały, więc mówię, no kamera go lubi, no zobaczymy co będzie. I powiem szczerze, że jak zdecydował, że idzie na dziennikarstwo, to mnie zaskoczył, bo najpierw był na AWF-ie i nagle mówi, mamo, ja zmieniam kierunek, idę na dziennikarstwo. Okej, myślałam, że będzie pisać, bo dobrze pisze. Ale okazało się, że jednak wybrał telewizję, zaczął w radiu, potem telewizja i powiem szczerze, że jestem z niego bardzo dumna. Uważam, że bardzo fajnie się rozwija. Im starszy, jak stare wino, tym lepiej wygląda. Przepraszam. I naprawdę jest dobry w tym, co robi. Ja bardzo lubię te jego takie żarty słowne z gąsem, bo uważam, że w ogóle uważam, że on się przy gąsie bardzo rozwinął, że ta współpraca super im w programie Twoja twarz brzmi znajomo, że bardzo się tam jakby otworzył, rozwinął. Uwielbia estradę, to ma po mnie, bo to odziedziczył po mamusi. Ja też zawsze bardzo lubiłam, ale cieszę się, że tak walczy, że lubi tę pracę i że jest w tym dobry, bo jest dobry. Kasiu, czego Ci życzyć? Czego potrzebujesz? Czegokolwiek? Wiesz, ja myślę, że zdrowia. Tak naprawdę. Życz mi zdrowia, bo to jest najważniejsze, a resztę sobie sama załatwię. Naprawdę. Ale zdrowie, wiesz, im się ma więcej lat, mnie się wydawało, że jestem z żelaza. Jak miałam 20-30 lat, byłam zawsze wysportowana, bardzo, bardzo zdrowa, nigdy nic mi nie dolegało, to wydawało mi się, że ja tak będę miała zawsze. No ale niestety im mam więcej lat, tym więcej jakichś tam dolegliwości się pojawia i myślę, że jeżeli będę zdrowa, to będę szczęśliwa, bo jestem pracowita, bo lubię życie, lubię ludzi, lubię siebie, nie mam żadnych problemów z tym i tylko potrzebuję zdrowia. Jak będę zdrowa, to będę szczęśliwa, naprawdę. Więc zdrowia i a resztę sobie sama załatwisz. Wszystkiego, tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci ja za to Tobie spotkanie. Też zdrowia życzę. I cieszę się, że jesteś takim przykładem dla tych dziewczyn, pań, które nas teraz oglądają, że naprawdę wiara w sens i w cel pozwala cel, tak. Zrobić tak, ten krok w życiu, który może być tam małym krokiem, ale wielką zmianą. Słuchajcie tak tego, dziewczyny. To jest świetny przykład. Kasia Dobor wie, przeżyła, poleca. Całuję.
Dziękuję bardzo za dzisiaj. Widzimy się w następny wtorek. Wasze komentarze, lajki i subskrypcje jak zwykle mile widziane. Całuję. Do widzenia. Pa, pa.